Witam, witam w dzisiejszym odcinku z CS GO Skinsa. Będziemy sobie oczywiście, czekajcie, okradli mnie. Kto gra grubo, wygrać musi. Z tego odcinka, z drugiego, z trzeciego jest winner. Losujemy sobie z tego odcinka, z tego odcinka oczywiście osobę, która wygra jakiś skinek. 200-300 komentarzyków tylko. A dobra, ładują się dalej. 456, pick a winner. Elo byku git. No i kurwa git, wygrywasz se właśnie skinsa. Pyk. Pyk. Oj, oj, oj. No, mordeczko, lepiej żebyś tutaj uzupełnił swój raid link, bo ci nic nie będę mógł wysłać. Ale dobra, jeśli oglądasz odcinki, mam nadzieję, że oglądasz, to będziesz wiedział, że wygrałeś i tutaj w informacjach kanału, tak jak tutaj koleżka ma, proszę wstawić swój link. A my przechodzimy już do odcinka. Pamiętajcie, że z kodem zony właśnie tutaj w tym miejscu 10% bonusu do waszego doładowania i darmowe 2 złote i 10 groszy na start, czyli możecie sobie takiego case'ika za friko zakurwić. O, flame test, to jest kurwa taki skin, że serio ja bym wpisał kod, żeby go mieć. Prawda, 55 groszy, ale jaki design, jaki design. Gigabuła case. Gigabuła case. Dobra, podwójna gigabuła za stówę. Pokręcimy sobie, zobaczymy, co tutaj Isamu ma w tym wagonie swoim z bułkami. Na razie coś nie oddaje. A, jest proficik. Player 2, field tested. Fajny, wypłaciłbym go wam, ale już tych player 2 troszeczkę mam, więc niech to, nie będę tego brał. Tego mamy do wypłaty. Slate minimal wear. Desolate space. Fajny. No, ten digielek jest ok. A, znowu player 2. A, tu jak jest lepszy dropik, to lecą takie fajerwerki. Tak? Dobrze to zrobiłem. A jest, faktycznie jest taki ten. Dobra, może być, ale bez szału, jeśli mam być szczery. Care case'y, aha, to były chyba wcześniej, ale ja otwierałem tylko te All Starsy. Supreme Knife Case, White Gloves Case. No coś tu podchodziło na stronkę. Brawo case'y, brawo case'y, zrobimy sobie nabitkę, bo ostatnio otwierałem na streamie i rare special item. Biorąc, że zachowując niemal identyczne szanse w obniżonej cenie. No to dzisiaj chyba, kurwa, robimy batalię na brawo case'y. Dałaby się tu lubka taka, żebym mógł wpisywać nazwę skrzynki, ale już sobie poradzimy scrollując do dołu. To było to? Tak, brawo case. Oczywiście 20 sztuk, bo się nie pierdolimy w tańcu. Start. Podoba mi się to, podoba mi się to. Kupuje mi troszeczkę picia. Tak mnie suszy, kurwa, od kilku dni. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Dzisiaj zbirka. Dzisiaj trening tak dał mi w kość. Tak się spociłem jak szmata. Jutro, No niedługo wleci relacja z treningu. Pierwszy raz się tak spociłem. Takie zdjęcia zrobił Szymek Requin. Pozdrawiam go bardzo serdecznie, naszego operatora i mojego moderatora też na tytułu. Forma się fajnie poprawia. Jest git, kurwa. Dobrze się ćwiczy. Nowy plan teraz mamy. Lecimy nowym planem. Nowa zajawka. Każde ćwiczenie pcha nas bardziej w stronę większej siły wyciskania na płaskiej. Mam nadzieję, że do końca roku tak 160-170 na tej ławce płaskiej będzie chodziło. I w październiku zawody. W październiku zawody w wyciskaniu. Szczerze, no, trochę nie mogę się doczekać. Na pewno też po drodze zaliczę jakieś wakacje czy coś, więc będzie odpoczynek. Ale mam nadzieję, że taki tydzień to mnie jakoś nie wybije mocno z treningu, a wręcz mi pomoże. Bo już czasami zauważyłem to, że za duża objętość nigdy nie jest dobra. Czasem naprawdę jest sobie dobrze odpuścić 4-5 dni, żeby ten organizm takiej świeżości nabrał. Więc no, trzymamy się tego i w październiku
trzeba wypierdolić na zawodach jakiś fajny ciężar. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Mogę wam opowiedzieć. Sprawa ze złodziejem roweru się nie rozstrzygnęła. Nie dostałem żadnej informacji. Ale mam nowy rower, już taki sam. Moja żonka kochana mi go sprezentowała. Więc też dzisiaj jeszcze na jakieś rowerki sobie nocne pośmigamy. Kurwa, przegrana. Nic ciekawego nie wyleciało, ale dobra, dusimy jeszcze tego, dusimy jeszcze raz tego skurwysyna, serpenta, w sensie serpent? Który miał potem grałem z Emilką chyba, Iweczką, dobra, niech będzie Emilka. Także kurwa, no, złodzieje rowerowi, chuj wam w dupę, naprawdę, ogromny chuj wam w dupę, ale już zapomniałem nawet o tym. Black Limba. Ciekawe, jakie koski lecą, bo ja brawo Case'a, no to w sumie nie wiem, jakie są kosy w środku, ale jest na to, nie, 250 tysięcznych, 1/4%. Szans na to, żeby jakaś koska tutaj dziabnęła. U! Koska prawie po stronie oponenta. Takie gówniane skiny, ale jednak wartość swoją mają. No ten brawo Case jest kurwa mocny, skurwysyn. No ale potrzebujemy tutaj jakiegoś pierdolnięcia. 2400 za bitkę. No to nie mogą takie gówna wypadać. Nie mogą takie gówna wypadać, bo to się nawet bitwa nie zwróci, ale... Kurwa, co prawda battle skirt, ale no 2400 jest. I jeszcze jakiś uspik fajny. A, 140, 130 tylko. Ale jest Fire Serpent. To jest już pocieszające. Myślę, że wykorzystaliśmy już, kurwa, szczęście na tego case'a. Więc będzie trzeba zaraz zobaczyć jeszcze tego drugiego za 200 coś. Zobaczymy, jak on tam sobie waśmiga. Oczywiście komentujcie odcinek, tak? Bo będziemy losowali jakiś zwycięzców spod odcinka na rozlosowanie skina. Także no, fajnie by było, jakbyście coś tam sobie komentowali. To w sumie tylko dla was jest proficik. Nic nie kosztuje, także warto. Bo no kurde, chciałbym, żeby troszeczkę te odcinki gdzieś tam wypłynęły wyżej. A wiemy, że YouTube kurwa takich treści nie promuje, więc chociaż ta łapeczka, komentarzyk, no to oczywiście chylę czoła im za takie piękne i miłe gesty. 5K. No to odbiliśmy sobie tą poprzednią batalię. Nie ma nikogo, kto by mógł tu z nami zagrać. Dobra, scroll down. Wild Lotus za 800. No ale to na inny odcineczek. Kurwa, Weapon Case. Nie wiem, co to jest. Zróbmy na razie na 10. Albo zróbmy na razie na 5. Zrobimy 5, 10, 20. Jakąś musimy wygrać. Gówno, Wings. Aha, dobra, już wiem. To jest chyba taki Bravo Case 2 jakby. Darkwater w Statraku. Mocne gówno. Dragon Tattoo. Ja pierdolę. To jest mocna skrzynka, wam powiem, że to jest kurwa mocna skrzynka. Skulls MP7. To kiedyś w ogóle 20 zł kosztowało chyba w Faktoryniu. Teraz 110. No, ciekawe. 5 nie weszło. Kopiuj bitwę. 10. Sobie zrobimy. Podobają mi się te skrzynie nowe, podobają mi się te urozmaicenia. Troszeczkę mi, no, furka mi pała w spodniach, nie ukrywam, że nie. Jeszcze teraz dobry dropiczek. Tatrak Field Tested, ładnie. Co to? Case Hardened, ale dziwnie wyglądał na tej miniaturce, jak nie Case Hardened. Ale lubimy to, jak najbardziej. Field Tested, ładnie, podoba mi się to. Na razie ta bitwa. To chyba taki jeden z mocniejszych dropów. Nie wiem, co tu jeszcze może nam lecieć. Znowu Dark Water. Ciemne wody. Emeczka. Fajna, rzadka. I kolejna. Bez Satraka, ale git. Dobry profit. Skulls.
Tyk. Uuu, nie! Co za kurwa bita, kurwa jebana. Lightning Strike AWP-a. W przedostatniej skrzynce z kurwy syn 7K. Ajajaj. Dobra. Ostatnia bitwa. Damy 20 sztuk. To musi siąść teraz. To musi nam siąść. Byliśmy underdoga też trzeba tutaj mieszać. Uuu, i jeszcze jest ten Diggle Hypnotic, czy coś takiego. On na pewno nie jest droższy od Lightning Strike'a, ale swoją cenę też ma dosyć wygórowaną. Dwa kafle chyba kosztuje. No, grubo. Już wiem, co to jest za skrzynia teraz w pełni. Także Lightning Strike tutaj jest najlepszym dropem i kostki może jakieś też są, ale jakie to nie wiem. A może tu... No chyba w każdej skrzyni powinno być. Zresztą, nie, no dobra, nieważne. Jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. Ale Lightning Strike'a mogłoby nam, kurczę, tutaj wysłać jedną sztukę do ekwipunku. Na pewno bym się nie obraził. Kurwa, Wings i Skulsik. Takie komony jebane, ale no... Dwa w sumie takie skiny i... A no zero wychodzi się. Jak ktoś wygra bitwę. Nie, bo teraz bitwa jest za 5K, a my... No nie, to nie wychodzi na plus. Nie wiem, ile jedna skrzynia kosztuje, ale... Dużo. 10 zł przewagi, no to jest kurwa ciasno. Potrzebujemy jakiegoś bangera. Dragon Tattoo Gloczek, jak najbardziej, może być. Widziałem na jakimś markecie ostatnio właśnie Dragon Tattoo z Titanem i z iBuyPowerem. Polo, ale no cena to chyba gościu tam chciał 12 tysięcy złotych za ten. To już za naklejone naklejki. No delikatna przesada. Tym bardziej, że mam USP z iBuyPowerem Holo i kupowałem go na przykład za 4K zł. I to nie było wtedy dla mnie przesadzone. Ale no, 12K, no to już troszeczkę jest pizda. I nie no, znowu w przedostatniej skrzynce zostałem kurwa wyruchany bez gumy. Ale Dragon Tattoo teraz odbijamy i... Dobry finisher. Może być, nie ma tragedii. Dobra, komentujcie odcinek, bo będzie skin dla was. Pamiętajcie, z kod zony 10% do bonusu. I darmowe 2-10 na start. Także możecie sobie na pewno skrzyneczkę jedną taką otworzyć. Taką. Dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, dajcie łapki w górę i widzimy się na kolejnym odcinku. Proszę bardzo, złoty 30.